się głupio czuję, taki jestem wywyższony. A Słowo Boże mówi o tych wywyższających się, nie? No. Ale też Słowo Boże mówi o cudzołożnikach, zdziercach, niegodziwcach, którzy przed nami będą do Królestwa Niebieskiego wchodzić. Ja w takiej roli wolę tutaj występować, jako właśnie taki grzeszny człowiek, troszeczkę. Ale od początku. Mamy 1,5 godziny do przerwy, ponoć. Potem 0,5 godziny zespół uwielbienie i potem jeszcze 1,5 godziny dokończymy. Dobrze mówię? Dobrze? Dobrze mówię. No. Jakbym coś źle mówił, to mnie zawsze możecie ze sceny zrzucić. Dobra. Mam 47 lat, jestem żonaty. Dzieci mam 4. Jedno mam w niebie. Jedną córkę. Przyjechałem tu z synem, który ma lat 15, który mnie uczy kochać, dojrzewającą młodzież. Uczy mnie kochać. No i najmniejsza moja radość ma 20 miesięcy. Nie wiem, gdzie oni są, bo zostawiłem ich gdzieś na obiedzie. Może tu dojdą, może nie dojdą, ale jesteśmy tu razem. Od początku. Jesteście grzesznikami? Tak. A to jesteśmy w dobrym gronie. No to jeden nie jest grzesznikiem, ten, co tu nagrywa, bo to nie powiedział, że jest. Święty człowiek. To się módl za mnie. To dobrze. Ja też jestem grzesznikiem, może takim największym z was wszystkich, tak? I nie stoję, nie jestem tu po to, żeby się chwalić tym, kim jestem. Bo gdyby nie Pan Bóg, gdyby nie Jego łaska, gdyby nie Jego moc, gdyby nie Jego zmartwychwstanie, nie Jego krew, to mnie by tutaj dzisiaj nie było. Nie byłoby mnie, dlatego że w swoim życiu przeżyłem 9 zapaści ponarkotycznych. Jeżeli ktoś wie, co to znaczy zapaść, to ja nie będę tłumaczył, co to znaczy. 9 zapaści ponarkotycznych. 3 razy budziłem się na ojomie. I raz zastanawiałem się, czy to już jest ta inna rzeczywistość, bo tak dziwnie pikało. Ale nachyliła się nade mną jakaś pielęgniarka i powiedziała mi, że strasznie rozrabiałem. No ale to inna rzecz. Od początku. To trudno być człowiekiem niewierzącym w kraju katolickim. Moja babcia wierzyła, mój dziadek wierzył, moja matka wierzyła, chodziła do kościoła, ojciec tak samo. Chodzili do kościoła, tak? Ale wierzyć w Pana Boga, a wierzyć w Bogu, to ja mam nadzieję, że wy rozróżniacie te dwie rzeczy. Rozróżniacie, tak? No to okej. Okay. Ty też rozróżniasz, tak? Co to znaczy? No to dobrze. Bo demon też wie, że Bóg jest. I drży. Tego nas naucza Biblia. Ja też wierzyłem w Boga. Dlaczego? No dlatego, że rodzice mnie ciągali do kościoła. Przyjąłem wszystkie sakramenty. Komunia święta, bierzmowanie, no jeszcze chrzest wcześniej. Natomiast Pan Bóg był dla mnie bardzo, bardzo odległym kimś. Ja miałem w swoim sercu obraz Pana Boga. Dla mnie to był taki ktoś, taki dziadek, nie? Taki obraz kiedyś widziałem i to był taki właśnie mój obrazek. Taki dziadek siedzący na chmurkach, tylko ja go jeszcze widziałem w takiej perspektywie. Taki gościu, który jedną ręką, jak jesteś dobry, to cię pogłaska, a drugą ręką, jak jesteś zły, to ci przywali z bejsbola. Moja babcia wypracowała taki obraz w moim sercu, bo moja babcia zawsze mi mówiła: Andrzejku, jak będziesz niegrzeczny, to Bozia cię pokara. Ja to do dzisiaj pamiętam, noszę gdzieś to w swoim sercu. Ale myślę sobie, że zły takiego ojca, Boga obraz kształtował się poprzez to, jakie ja miałem relacje z moim własnym ojcem. Bo ja ich nie miałem. W dobie dzisiaj kryzysu ojcostwa, myślę, że też warto o tym mówić, że wielu tatusiów wylogowuje się z procesu wychowawczego swoich dzieci. Oni są nieobecni. Oni są obecni finansowo, oni są obecni gdzieś tam w tym domu są, ale nie uczestniczą w życiu swoich dzieci. Zajmuje się profilaktyką uzależnień i jak zadaję takie pytania na programach młodym ludziom, czy czują się kochani przez swoich ojców, to naprawdę to jest na zasadzie takiej, że jak mam 20 osób w klasie, to jak 3 osoby podniosą rączkę, że one się czują kochane przez swojego tatę, czyli mają relację z ojcem, to jest naprawdę sukces, to jest coś wspaniałego. To ja im gratuluję,
bo takich ojców jest mało. Ja nie chcę tutaj powiedzieć czegoś takiego, że mój ojciec był jakimś strasznym facetem. To był fantastyczny człowiek, tylko on miał jakiś problem z okazywaniem uczuć. On tego nie robił. Ja nie pamiętam sytuacji takiej, żeby ojciec mi dał w pierdziel, kiedy na to zasłużyłem, czyli pokazywał mi granice, których granic nie można przekraczać. Ale też nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ojciec mnie brał na kolana i mnie przytulał. Zimny chów to w psychologii się nazywa, coś takiego. W moim domu czegoś takiego nie było. Moja matka była pogotowiem energetycznym, nie? Nie? Ale tato nie. Tato był obecny, ale nie był w moim życiu. I to potem, kiedy gdzieś tam zacząłem dojrzewać, myślę sobie, że to właśnie gdzieś wylazło. Wszystko zaczęło się, kiedy miałem lat, kurde, nie pamiętam, chyba 13. To był taki okres, kiedy ten autorytet ojca, ja tu dojrzewanie się zaczyna, nie? Autorytet ojca gdzieś tam legł w gruzach, nie mogłem z nim rozmawiać o rzeczach ważnych i trudnych. I to był taki moment, kiedy przyszedł demon i zachwycił mnie światem, a raczej gównem tego świata. Bo on tak przychodzi i mówi, że te świecidełka to takie są fajne, nie? Że ci kolesie to tacy fajni, a ten alkohol to taki fajny, a jak zrobisz to, to będzie ci tak super i cool, nie? No i ja to kłamstwo, pierwsze kłamstwo, które Adam i Ewa łyknęli w raju, ja to też łyknąłem, nie? Że ja tak sam sobie mogę być szczęśliwym człowiekiem, bez jakichkolwiek wartości, że nie muszę słuchać rodziców, że w zasadzie nie muszę chodzić do kościoła, ale to był pewien proces, on się zaczął w 7 klasie szkoły podstawowej. Zacząłem zadawać się z takimi niegrzecznymi chłopakami w szkole. Ja zawsze taki wycackany, bo ja byłem bardzo chorowity, jak byłem mały, więc moja mamusia zawsze na mnie dmuchała i chuchała. Zresztą obciach mi tym robiła, bo zawsze jak szedłem gdzieś tam do szkoły, czy ona po mnie przyszedł szaliczek, czapeczka, nie? Syneczku. To było straszne, ja się strasznie tego wstydziłem. I poznałem takich gości, którzy tam, co je drugie słowo, tu hu, hu, twardziele, nie? Tu papieroski w kiblu, nie? Tu jakiś alkohol, tu jakieś pornowski w kibelku oglądali. I to było to coś, czego ja nie mogłem. I to było to coś, z czym demon do mnie przyszedł. Zobacz, to może być przyjemne. No i tak się zaczęło. Pierwsze papieroski w 7 klasie, potem jakiś tam alkohol, potem pornografia. No i zgrzyt w sumieniu. No bo Biblia i Kościół naucza nas zupełnie czegoś innego, tak? Biblia mówi, że jeżeli będziesz żył w grzechu, to grzech doprowadzi do śmierci. Najpierw twojej śmierci duchowej, a potem rozłożysz się fizycznie. Po prostu umrzesz, nie? Ale demon mówi nam zupełnie coś innego. Że możemy być samowystarczalni. I miałem problem. Miałem wewnętrzny konflikt, bo to się gryzło. Chodziłem do kościoła. Rodzice to w pewnym momencie nawet zaczęli na mnie wymuszać do spowiedzi, ale to mi zupełnie mi to nie leżało i miałem bardzo poważny problem ze spowiadaniem się z tych moich nieczystości, z tych moich jakichś masturbacji, z tych moich jakichś tam pić, kłamstw i palenia papierosów, kradzieży pieniędzy rodzicom na fajki. Nie chciałem tego. Musiałem dokonać wyboru. Tego wyboru dokonałem, kiedy miałem lat 16, bo ponieważ miałem na tyle odwagi, żeby moim rodzicom powiedzieć, że Pan Bóg mi nie jest do szczęścia potrzebny. Był to taki moment, kiedy ja Jezusa wyrzuciłem z mojego życia. Powiedziałem Jezusowi, nie chcę Ciebie. Ja Ciebie nie potrzebuję. Ja mam kolegów, jest mi z nimi fajnie. Mogę sobie z nimi o wszystkim porozmawiać. Mogę się chilloutować pijąc alkohol, paląc papieroski. Potem w liceum pojawiła się marihuanka. To w ogóle to już był w ogóle totalny odlot, nie? Najlepsze w tym wszystkim to było to, że się naprawdę czułem wartościowym człowiekiem. To były lata 80. Enklawy tych ludzi, którzy palili marychę i nie każdy mógł. Jak znałeś takich ludzi, to nie tak jak dzisiaj, że wystarczy wykonać parę telefoników, jeszcze ci za pocałowaniem w rękę przywiozą do domu. Nie. Jak znałeś takich ludzi, którzy hodowali, mieli dojście, to ty też miałeś, nie? Czułem się wyjątkowym człowiekiem. Kiedy miałem 15 lat, zafascynowałem się ideologią punkową. System komuna, tu ten kościół już nie bardzo, komuna to już w ogóle do D.
No to jakoś tak trzeba się zbuntować. No to się zbuntowałem, a usłyszałem kapelę SS-20, czyli dezertera późniejszego. Mówię, kurde, ci kolesie śpiewają o tym, co ja czuję. No i wlazłem w całą ideologię punkową, potem stałem się anarchistą, no-futurystą. Zacząłem to wyrażać w moim wyglądzie, irokes, 30-centymetrowy, skóra, 10 kilo, cała wyćwiekowana, glany i tak dalej, więc taki mundurek miałem fajny. Kiedyś wlazłem do szkoły, a do mojej szkoły chodziło się, trzeba było w garniturku chodzić i tam w tarczy. Jak nie miałeś tarczy, to cię dyżurny do szkoły nie wpuszczał. No takie czasy, elitarne liceum. Ja wlazłem od tyłu do szkoły w tym moim uniformie firmowym, a za mną pan dyrektor przeczytał napis, który miałem na plecach, ale nie będę zdradzał, jaki to był napis, bo tu mamy młodzież, więc ja nie powiem, co to był za napis. I pan dyrektor zaczął do mnie po chińsku gadać. Dowiedziałem się, o co facetowi chodzi, jak mnie na drugi dzień wyrzucił ze szkoły. Ale to już był... To już była taka droga do zagłady, ponieważ otwarty konflikt z rodzicami. Ja nie chciałem chodzić do szkoły, bo miałem to gdzieś, no bo no future, żyję dniem dzisiejszym. Moja starsza mnie cisnęła, że ja przecież nie będę tam asfaltu wylewał i rowów kopał, muszę w życiu coś osiągnąć, bo oni potem mnie tu karmią i wychowują i tak dalej. A że im obciach przynoszę, że jak ja wyglądam, ale rzeczywiście ja tak wyglądałem. Ja pamiętam, jak szedłem kiedyś ulicą, ja mieszkałem w małej takiej miejscowości Wołczyn, to parę tysięcy ludzi, to taka mieścinka, wiecie, z jednej strony pierdniesz, to pół godziny później wszyscy wiedzą, że ty sobie bąki puszczasz, nie? Tam każdy żyje życiem drugiego człowieka, nie? No, z jednej strony jest to fajnie, jak jedna wielka rodzina, ale nie ma żadnej prywatności, intymności, nie? I takie reakcje babć, które się na mój widok żegnały, nie? Jakby demona zobaczyły na ulicy. Jedna szkoła, zapisałem się do drugiej szkoły, do trzeciej szkoły, do czwartej szkoły, do żadnej oczywiście nie chciałem chodzić. Jeździłem na melanżę. W tym czasie też spotkałem takiego starego hipisa z Piły, on jeździł gdzieś tam do Indii i przywoził nasiona marihuany i mi tam taką torbę kilową tych nasion dał, więc ja sobie postanowiłem wysiać to w ogródku pod pretekstem, że pani z biologii kazała hodować na ocenę. To jeszcze wtedy chodziłem do szkoły. Jak się mama ucieszyła, że synek poza tą diabelską muzyką i tym wyglądem takim durnowatym ma normalne, takie ludzkie, botaniczne zainteresowania, więc tam doniczki mi dała, pach, pach, podlewała to. Ja potem pojechałem sobie na wakacje, na rodzina, gdzieś tam się szlajałem po Polsce. Wracam z tych wakacji, patrzę, a mój ojciec z konewką po ogródku śmiga i takie 2,5-metrowe krzaki marychy podlewa na tym ogródku. No fajnie było, kurka, fajnie było. Ale to był też taki moment, w którym ja mocno wlazłem w grzech, nie? To był taki moment, w którym w zasadzie miałem tego mnóstwo, to mogłem sobie pozwolić na to, że nie muszę palić raz na jakiś czas, mogę palić 50 razy dziennie. Oczywiście nie paliłem tyle, bo nawet nie byłem w stanie, tak? Ale po prostu, kiedy chciałem, to sobie jarałem. To był też taki moment, kiedy mnie diabeł oszukał tym takim właśnie... Ja miałem kartę przetargową, miałem marychę i do mnie się wszyscy ludzie lepili, nie? I nagle się okazało, że ja na ten koncert mogę wejść, na tą imprezę mnie zaprosili, tutaj ktoś chce mnie znać, nie? Dlaczego mnie... Dopiero po latach mi się oczy otworzyło, oni mnie chcieli znać, bo ja miałem to coś, co oni chcieli mieć. A ja byłem w tego czegoś posiadaniu. Kiedy miałem 18 lat, palenie zielska i moje melanże doprowadziły mnie do tego, już nie chodziłem do żadnej szkoły. Moja matka się też domyśliła. Ona się też dowiedziała, o co chodzi z tą marihuaną. I kiedyś ja przyjechałem, przyszedłem do domu, taki trochę lekko wstawiony, zjarany, gastrofaza, już tam obiadek w głowie. A moja matka do mnie, że jestem narkoman i degenerat i że ona wie, o co chodzi z tą marihuaną i ona mi to wszystko wyrzuci. Prawie zabiłem matkę krzesłem. Wyskoczyłem do niej, chciałem ją tam z krzesła przywalić. Ona do mnie z paznokciami, agresja taka totalna. Ja dopiero po latach zrozumiałem, do czego doprowadziło mnie takie, dzisiaj się mówi, takie ziółko, nie? Taki paligrzmot, nie, palikot, jak on się nazywa? Palikot, nie? No dobra, no zwał jak chciał, przepraszam, nie chcę, ale to, no, on, no tam, no bądźmy cywilizowani, no tam takie ziółko, nie? No bądźcie cywilizowani, no tam taki seksik fajny, no co wy tam, to kurka?
No cywilizowani bądźmy, nie? Ale diabeł właśnie taki jest. On przychodzi i pokazuje grzech z perspektywy dobra. Jest fajnie, nie? Skosztuj, zobaczyć, fajnie, słodziutko, miło, będzie miła. A że potem będziesz się czuł, jakbyś się taplał w gównie, a to tak, to potem, nie? I moment rozmowy wychowawczej z moim ojcem. Miałem 18 lat i ten człowiek przyszedł ze mną rozmawiać. Pamiętam tą rozmowę jak dzisiaj. Siedziałem na fotelu, słuchałem kapeli This Church. On coś tam mówił, ja go oczywiście słuchałem nie tym uchem, co trzeba. Ale na koniec powiedział takie mądre zdanie. Jeżeli chcesz tu mieszkać z nami, to albo się uczysz, albo idziesz do pracy, albo się wyprowadzasz. Mówię, kurde, no facet gada ludzkim głosem, bo to jest dobry pomysł. Jak sikałem przez okno, to moja matka mówiła, że jej robię wstyd. Jak rzygałem przez okno, to mówiła, że jestem niewychowany i cham, i że w ogóle brudzę i śmierdzi, nie? Jak przychodzili do mnie w nocy ludzie i o trzeciej w nocy budził ją melanż, to ona też mówiła, że ja jej nie szanuję. Jak o trzeciej w nocy puszczałem na głos pangroka, to ona też mówiła, że jestem nienormalny, nie? Jakaś głupia matka. Nie pozwoliła młodemu synowi być, kurka, wolnym, bo ja tak to odbierałem wtedy. No i podjąłem decyzję, już wcześniej znałem takiego załoganta z Legnicy, Miśka, który dostał w spadku dom na peryferiach miasta i ja tam, nie było telefonów, więc telegram szybko, 2 godziny później, czy tam 3, on mi odpisał ten telegram, że mam do niego wbijać na chatę. Ja się przeprowadziłem do Legnicy. Facet miał dom na peryferiach miasta z 2-arowym ogródkiem koło chaty. 2 ary zioła hodowaliśmy na tym ogródku co roku. Od ruskich pilotów, znaliśmy takiego Saszkę, który koło nas mieszkał, kupowaliśmy spirytus lotniczy za jakieś śmieszne pieniądze, tam 10 litrów za jakieś śmieszne pieniądze, głównie za dżinsy albo adidasy, które babcia z Kanady przysyłała temu mojemu koledze Tomkowi, Miśkowi. Więc tak, chlanie było, narkotyki były, zawsze tam jakaś panienka chciała się do ciebie przytulić, to też było. Pan Bóg? Rodzina? Wartości? Ale do czego to komu jest potrzebne? Mi się naprawdę wydawało wtedy, że jestem w pełni szczęśliwym człowiekiem, że ja tak chcę przeżyć moje życie. Że mi nic do szczęścia więcej nie potrzeba. Tak, potrzeba mi. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć kapelę. No i tam wcześniejsze jakieś próby zakładania, jakieś kuracje odwykowe, coś tam zakładałem, taką kapelę, ale nie mieliśmy perkusisty, więc chlaliśmy browary w ilościach hurtowych i zawsze nic nie byliśmy w stanie zagrać. No ale jak się znalazłem w tej Legnicy, okazało się, że moi koledzy założyli taki, Misiek śpiewał w kapeli Liban, ja tam na drugi wokal skoczyłem, potem z tej kapeli się przekształciło to w Marian Efeli. No i rzeczywiście w 90 roku dostaliśmy się do Jarocina na przegląd i tam wygraliśmy na małej scenie, no i okazało się, że zdobyliśmy nagrodę publiczności. To był chyba jedyny sukces w moim życiu, który ja osiągnąłem. Muzyczny i w ogóle chyba jakiś mój życiowy sukces wtedy. Ale był też taki moment, kiedy ani zioło, ani alkohol, ani seks, ani muzyka nie była w stanie zapełnić tej pustki, która powstała w momencie, kiedy miałem 16 lat i powiedziałem Panu Bogu, nie chcę Ciebie w moim życiu. Nie chcę Ciebie. Dzisiaj wiem, że można tam wrzucić tonę seksu, można tam wrzucić tonę dragów, wlać tam miliony hektolitrów alkoholu i tam nic nie jest w stanie w tą czarną dziurę zakleić jej, bo tam pasuje tylko Boża miłość. Ale dzisiaj ja to wiem. Wtedy nie byłem taki mądry. I wtedy myślałem, że jak zacznę brać kwasy, czy żreć grzyby, czy wciągać spidy, czy ćpać heroinę, to będzie moja droga. No i tak się zaczęło. Psychodeliki, potem jakieś eksperymenty ze spidami, aż w pewnym momencie koleś mnie namówił na heroinę. 4 lata później znalazłem się w heroinowym ciągu. Czy mam tłumaczyć, co to znaczy ciąg alkoholowy, czy ciąg narkotykowy? Nie, to dobrze. Musiałem przyjmować codziennie określoną dawkę narkotyku. Więc musiałem przyjmować częściej. Potem musiałem przyjmować więcej
I po 6 latach brania heroiny doszedłem do takich dawek, że dziennie ćpałem 15 do 20 ml heroiny na dzień. Obrazowo. Gdybym dzisiaj przyćpał 1 ml dobrej polskiej garowej hery, to bym umarł. Ale moja tolerancja na ten narkotyk tak wzrosła, że ja po 6 latach brania tego narkotyku przekroczyłem 20 razy dawki śmiertelne. Ale jest druga strona medalu. Ponieważ 20 czy 15 ml heroiny to są potężne pieniądze. Zaczął się deal. Handlowałem marychą, żeby mieć na herę. Potem już się okazało, że się skończył deal, bo mój serdeczny przyjaciel, i też to warto o tym powiedzieć, Misiek, który palił zioło dużo. I myśmy wychodzili naprawdę z takiego założenia, że ziółko to naprawdę takie ziółko, nie? I bardzo często tam jakiś tych rastafarianów, żeśmy, o przecież całe życie jarają i się dobrze mają, tak, nie? No może poza tym Marlejem, któremu się zmarło, biedakowi, nie? No a to o nim się nie mówiło, ale no, mi o innych się mówiło. No, Petera Tosza jeszcze za narkotyki zastrzelili, ale tego też to się nie mówiło, nie? Ale inni generalnie żyli i fajnie się mieli. I my też będziemy się mieć fajnie. Facet, kiedy małżeństwo mu się sypało i jego żona postawiła mu ultimatum, że albo będzie jarał zioło, albo ona się wyprowadzi, bo ona z kosmidą nie będzie mieszkać, który gada z roślinami. Bo my mieliśmy naprawdę korbę taką, że myśmy chodzili po ogródku, głaskali nasze rośliny i gadali do nich, żeby był positive vibration. Skończyło się to tak, że on przestał jarać, bo kochał żonę i kochał swoją 2-letnią córeczkę. Miesiąc później facet dostał takiej deprechy, że w ogóle z domu nie wychodził. 3 miesiące później biegał po strychu, bo mu coś tam gryzło strop. Ja nic nie słyszałem, żeby gryzło, ale ja jarałem, a on przestał jarać i dostał jakąś psychozę lękową i deprechę. I 3 miesiące później ja na koncercie, jego żona u matki, a facet pisze list pożegnalny mazakami na ścianie, wsadza łeb do piekarnika, odkręca gaz i obił się gazem. Miał 22 lata. Mój najlepszy friend. 8 lat palenia zioła. I nie było gościa. I mi nie potrzeba żadnych innych argumentów na to, że jest to złe. Bo marihuana zabrała mojego najlepszego przyjaciela w kwiecie wieku. Był to też moment, kiedy jego żona chciała sprzedać ten dom, bo nie chciała tam mieszkać, ja musiałem się wyprowadzić. Ja już byłem wtedy wrąbany w heroinę. W związku z tym musiałem pilnować moich narkotykowych biznesów. Znalazłem się na mecie narkomańskiej. Nauczyłem się produkować heroinę. Doszło do takiego momentu, kiedy przez tą produkcję heroiny i sprzedaż heroiny, no miałem parę wpadek. Wjechali nam parę razy na chatę, jest tam jakaś sprawa sądowa, tu jakiś wyrok, mi wsadzili. Potem się okazało, że miałem kolejne postępowania, nie stawiałem się na sprawę. Policja, znaczy sąd wydał nakaz doprowadzenia, policja mnie szukała, musiałem się ukrywać. Mieszkałem na metach po 3 miesiące. Kolesie załatwiali koncert, ale nie wiedzieli, gdzie ja jestem. Zespół się rozpadł. Ostatnia dziewczyna, u której mieszkałem, jak wróciłem kiedyś po 3 miesiącach, to ona była zdziwiona, że ja żyję w ogóle, nie? I okazało się, że jest w ciąży w ogóle z jakimś moim kolegą, więc już nie musiałem się do niej z powrotem wprowadzać, więc się wziąłem ciuchy i się wyprowadziłem. Ale dziewczyna już mi wtedy też nie była do szczęścia potrzebna. Ja musiałem przywalić heroinę, ponieważ kiedy nie następowały objawy odstawieńcze heroiny, o Jezus, coś strasznego. Chyba nie ma gorszej rzeczy na świecie. Znaczy ja nie przeżyłem gorszej rzeczy. To żyganie, te biegunki, ale to nie jest, wiecie, tam, że jak grypka żołądkowa, tak? To jest na zasadzie takiej, że ty siedzisz na kiblu, tu ci wali woda dołem, tu ci wali żółć górą i po 6 godzinach ty nie jesteś w stanie wstać z kibla, bo jesteś tak odwodniony. Więc ja mniej więcej po 8 godzinach takiej akcji siedzenia na kiblu szedłem do łóżka, kładłem się w tym łóżku i srałem i żygałem pod siebie. Raz mój ojciec uratował mi życie, bo na drugi dzień wlazł do pokoju i zobaczył mnie takiego zafajdanego, bladego, więc mnie ubrał i na własnych plecach zaniósł mnie do szpitala. Lekarze powiedzieli, że jeszcze kilkanaście godzin nie byłoby co ratować. Nieodwracalne zmiany. No i taki najgorszy moment mojego życia. Nie mam układów na metach,
nie mam zespołu, nie mam przyjaciół, rodzice nie wpuszczali mnie do domu, bo ich okradałem. Wszystkich ludzi, z którymi miałem jakiekolwiek znajomości, skrzywdziłem, dlatego że albo ich okradałem, albo oszukiwałem, albo pożyczałem pieniądze i nie oddawałem pieniędzy. No tam takie typowe ćpuńskie akcje. Zostałem sam jak palec, nie powiem gdzie. Nie miałem gdzie mieszkać, bo koleś mi uciekł się leczyć, bo miał wyrok, albo się leczy, albo idzie siedzieć, więc uciekł i nagle się okazało, że ja nie mam gdzie mieszkać. 4 miesiące mieszkałem po metach i po klatkach schodowych, 4 miesiące mieszkałem na bocznicy, na wagonie kolejowym i 4 miesiące mieszkałem na pustostanie w piwnicy. Na ulicy Cmentarnej w Legnicy był taki stary dom walący się i w jednej z piwnic były drzwi. Zamontowałem sobie tam kuteczkę, załatwiłem sobie jakiś sienniczek. Z cmentarza, który był obok, miałem znicze, więc było światło i jakoś tam sobie funkcjonowałem. Doprowadziłem się do takiego stanu po 8 latach brania heroiny, że przy 1,82 m, bo tyle mam wzrostu, ważyłem niecałe 50 kg. To tak jak ktoś ma wyobraźnię, to może sobie ruszyć głową. Od ciągłego nakłuwania żył, przestałem mieć żyły. Miałem bardzo poważny problem z żyłami. Żeby się wkuć i podać sobie dawkę narkotyku, czasami trwało to po 3 godziny. Kłułem się po prostu jak prosiak. Podawałem wszędzie, w ręce, nogi, stopy, głowę, szyję, czoło, kurka, wszędzie. Potem ropawice. I to był najfajniejszy moment z tych takich najgorszych. Kiedyś podałem sobie, mój organizm już był tak słaby, że w miejscach wstrzyknięć brudną migłą pojawiały się stany zapalne. Te stany zapalne przeradzały się w stany ropne, no i robiły się takie fajne ropne ranki. Kiedyś jak sobie podałem na wysokości kostki i po 3 tygodniach spuchła mi ta noga, nie mogłem na tą nogę stanąć. Stropek nie był duży w wielkości może paznokcia, ale dookoła zaczął się robić czarny, więc pomyślałem sobie, zdrapię stróbka, zdezynfekuję to jodyną, jakoś to będzie, nie? Ale kiedy zdrapałem stróbka, okazało się, że nie jakoś to będzie, bo wygniła dziura do kości. Zalałem to jodynką, zabandażowałem to i po 2 tygodniach zderzyły mi się kulki, żeby się przydało opatrunek zmienić. No to zmieniłem opatrunek, okazało się, że było jeszcze gorzej jak za pierwszym razem. Już potem tego nie zawijałem, to tam się sączyło, śmierdziało. Kiedyś się budzę w nocy. Tak, znaczy w nocy, nad ranem się budzę i tak coś dziwnie, tak na nogach coś czuję, patrzę, a na moich nogach siedzi taki wielki szczur i wpierdziela moje strupy z mojej kostki. Ja tak śmierdziałem padliną, że szczury w nocy przychodziły mnie podgryzać. Miałem 26 lat i dopiero wtedy, kiedy śmierć zajrzała mi w oczy, ja zrozumiałem, dotarło do mnie, nie, że jak los będzie łaskawy, to ja jeszcze może 100 razy przywalę, może 200 razy, ale w pewnym momencie mój organizm nie będzie w stanie przyjąć kolejnej dawki narkotyku, bo ja już jestem tak przez draki wykończony. Ja po prostu tutaj umrę w tej piwnicy. Gryzonie mnie obgryzą, reszta zacznie gnić na wiosnę i jak już zacznę capić na półziemnicy, no to może ktoś tam przyjdzie, to ścierwo wrzuci do wora, worek wrzucą. Ja nie miałem dokumentów żadnych. Więc ja byłem NN. Zakopaliby mnie NN, nie wiadomo, no w ogóle kto to jest, nie? Człowiek bez tożsamości. Nic. Trudno mówić o w ogóle człowieczeństwie, bo ja pozbyłem się człowieczeństwa. Wracam kiedyś do mojej kanciapy, późna noc, miałem kolegę w piekarni i czasami jak tam zachodziłem, to chłopaczek mi dawał bochenek chleba. Nie daj Boże, żebym nie wchodził, bo się 4 miesiące nie kąpałem, do tego wszystkiego, że gniłem, to jeszcze miałem wszawicę taką dosyć fajną, że wszyto w zasadzie miałem wszędzie. Więc on mi ten bochenek chleba zawsze dawał, ja sobie tam do mojego M1 wchodziłem i sobie jakoś tam funkcjonowałem. Spotykam Marzenę.
Marzena jak mnie zobaczyła, stara taka rock'n'rolluwa, moja koleżanka, jeździła z nami na koncerty z kapelą i ona jak mnie zobaczyła, kiedyś z koncertu jakiegoś wracała, zdębiała, mówi: Boże, Kogut, jak ty wyglądasz? A ja już byłem wtedy w stanie stanąć, jak to się mówi, w chrześcijaństwie, w prawdzie, chociaż chrześcijaninem wtedy nie byłem. Mówię: widzisz, Marzenka, się w ten to wyglądam, nie? Na obiad do mnie przyjedź. Rzeczywiście ludzie jedzą coś takiego jak obiad. Taki cywilizowani, normalni Murzyni, biali, to tam jedzą obiady, nie? Ja 2 lata nie wiem, co to znaczy obiad. Wtedy nie wiedziałem. Jadłem tam jakieś ciasteczko, jadłem jakiś chlebek z piekarni, jak udało się coś wysępić. Zbierałem czasami różne rzeczy, szczególnie na śmietniku, na dworcu kolejowym. Młodzież, która nie jadła kanapek, wyrzucała na śmietniku, więc ja się posilałem tymi kanapkami. Dawałem radę, no. Pojechałem do niej na obiad. Ta dziewczyna jak rano mnie zobaczyła, zdębiała, poczuła ten fetor, mówi: wykąp się. Ja mówię: ale ja mam wszy. No i tam cała akcja, ścinanie, bo dredy miałem, ścinanie dredów, tam nieduże, ale się ruszały na głowie. Takim preparatem na wszy się wysmarowałem, wyglądałem jak Indianin, ciekawie. Ona te ropawice obejrzała, ona była po jakiejś tam szkole medycznej, coś tam liceum, mówi: ty, to musisz te antybiotyki brać, bo to w ogóle to chłopie zgnijesz, nie? Tam jakieś antybiotyki. Kurde, fajnie, zjadłem obiad, ciuchy mi wyprała, wykąpałem się, od wszawie mnie laska, tu mi dobrze, tu mi ciepło, tu się rozmnożę, nie? Ale wyczułem, że dziewczyna ma do mnie miętę. Ja nie wchodziłem z ludźmi w relacje, ja wchodziłem z ludźmi w układy. Jeżeli jesteś w stanie mi coś dać, to ja wejdę z tobą w układ. Jeżeli ta relacja z tobą nic mi nie daje, to odcina się wagonik, idzie się dalej, tak? Dasz mi seks, mogę z tobą chwilę być. Dasz mi na narkotyki, mogę z tobą być. Nakarmisz mnie, mogę cię znać. To było na tej zasadzie. Mogę cię oszukać, okraść, mogę cię znać. No i mniej więcej po tygodniu zobaczyłem, że ona ma do mnie miętę, więc stwierdziłem, że ja... fajnie. Po miesiącu czasu dziewczyna się zaangażowała, że pomaga narkomanowi wychodzić z narkotyków, ona mnie nigdy nie widziała porządnie naćpanego, więc do tego stopnia nią zmanipulowałem, że dziewczyna dawała mi pieniądze na narkotyki po miesiącu czasu. I wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni. Ja byłem szczęśliwy, że wyglądam jak cywilizowany człowiek. Nie gniję, wszy po mnie nie łażą, nie śmierdzę, mam obiadek, jeszcze daję laska mi na działkę, żebym nie miał absty. Fajnie! I pewnego razu Marzenka do mnie mówi tak: Kogut, ja w Jarocinie spotkałam takich ludzi na festiwalu. Jesteście młode pokolenie, ja wam muszę powiedzieć, że na był taki festiwal w Jarocinie, którego kontynuacją jest dzisiejszy Woodstock. No jest Jarocin jeszcze, ale to już jest komercyjna impreza, taka bardzo mocna, tak? A to było wtedy coś fantastycznego. W sumie cieszę się, że przeżyłem te czasy, że mogłem to widzieć z tej i z tamtej strony. I ona mówi, że ci ludzie fajni z tego festiwalu zaprosili ją na imprezę. A że moje drugie imię to imprezka, no to ja na imprezkę to za rączkę, jak to mówią, do baru, nie? I gdzieś tam pod Poznań do Konarzewa mieliśmy jechać, ale ja nie wiem, to chyba palec Boży był w tym wszystkim, że ja jakoś nie zapytałem tej dziewczyny, o co chodzi. I w pociągu kupiłem se towar, załatwiłem sobie barbituranów trochę, żeby tam się wzmocnić tym towarem. No i tam jedziemy sobie do tego Poznania, ja zaczynam ją pytać, mówię: Marzena, opowiedz mi o tych ludziach, opowiedz mi o tej imprezie, czy to jakiś koncert, czy to jakaś domówka, o co chodzi, będzie grill, tańce, nagolaska, co tam będzie, nie? Ona mi: nie, no widzisz, no nie powiedziałam ci, Kogucik, bo to byli tacy ludzie z takiej grupy ewangelizacyjnej. Której? Tacy katolicy z takiej grupy ewangelizacyjnej. No i my jedziemy na rekolekcję, że... Mówię, to jest niesamowite. Pan Bóg ma poczucie humoru. Ja, słuchajcie, dostałem białej gorączki, jak zacząłem tam na nią wyklinać, a ja miałem tak nasrane w głowie, to o tym już tutaj nie będę opowiadał, bo czasu na to nie ma, ale ja interesowałem się numerologią, astrologią, chodziłem na seansy spirytystyczne,
parałem się czarną magią, wampiryzmem energetycznym. Ja w takie syfy wchodziłem, że to się po prostu w pale nie mieści, nie? I ona mi rzuca hasło na jakieś rekolekcje, ja dostałem po prostu furii. Myślałem, że ją wyrzucę z tego pociągu. Tak się wściekłem, że postanowiłem się uspokoić. Więc co? Do kibelka, pach, fiolkę tych barbituranów łyknąłem w całości. Popiłem wodą z kibla, taka trochę była brązowa, ale w myśl tego, co cię nie zabije, to cię wzmocni, nie? Dało radę. Tak się zaćpałem, że zapomniałem wyciągnąć igły z ręki. W dłoń podałem i ta igła tam... Ktoś wali do tego kibla, ja z tą igłą w ręce wypłynąłem z tego kibla. Ta Marzena na mnie, że ja ćpam. Ja do niej, że ona mnie w jakieś klimaty religijne, niech ona spie. A no, no i tam żeśmy sobie parę miłych takich słów na K i S powiedzieli. Czyli miłość tryskająca krwią po ścianach. Ale zrodziła się we mnie taka niesamowita agresja. I mówię, jak ona jest taka świnia i ona mnie wkręca w jakieś religijne klimaty, to dobrze. To ja tam pojadę na te rekolekcje i rozpieprzę tą imprezę nawiedzonym Jezuską. I pomyślałem sobie, że to po prostu zrobię niezłą zadymę, nie? Konarzewo, mała miejscowość, 18, 20 lub 28 km od Poznania. Nie wiem, nie pamiętam. Będę tam we wrześniu, to będę wiedział. A to są też niesamowite drogi Pana Boga. Pierwszy luty, 93 rok. Jak ktoś pamięta, to tak dosyć zimno było trochę. Przyjeżdżam do tego Konarzewa, podlatuje do mnie jakaś panieneczka. Fajna, taka ładna, ładne takie duże oczy miała niebieskie. I oni wszyscy w ogóle się zachowali tak, jakby byli ujarani ziołem, nie? Aleluja! Chwała Panu! Dobrze, że jesteś, bracie! Nie? A ja, aleluja! Chwała Pani! Dobrze, że jesteś! Nie? No i no, jedna mnie wytuliła, pomyślałem, no fajnie. Druga mnie tam podleciała, wytuliła, mówię, no kurde, jeszcze fajniej. No ale podbiegł do mnie jakiś taki koleś i dawaj mnie tam, chwała Panu, i mnie macać, nie? No i tak spiąłem lekko. Pomyślałem sobie, że no głupio jakoś tak, nie? Dzisiaj tak się mówi o tym gender, ale wtedy to jakoś tak się poczułem trochę lekko zmolestowany. I pomyślałem sobie, że jak jeszcze jeden koleś mnie tak przyjdzie wymacać, to go kurka pacnę z baśki, nie? Trafiło na księdza Szymona Stółkowskiego. Facet taki trochę lekko łysawy w ogóle i on tak... A ten to w ogóle chodził tak, jakby był cały czas sfazowany, nie? Dzisiaj wiem, skąd oni to biorą, nie? Skąd biorą ten towar, nie? Wtedy nie wiedziałem. I że jest on za darmo. I kurde, tak do mnie podbiega, nie? Taki... Aha, hi! Bracie, dobrze, że jesteś! Jak masz na imię? A już byłem tak wkurzony, gule mi huśtały i to... No nie powiem, co powiedziałem. Kogutku jestem, bo co? Mówi, dobrze, kogut, że jesteś, papa! I mnie tam wytulił i pobiegł, nie? Ja mówię, kurczę. Ja w ogóle, co jest grane? Skąd ci ludzie się wzięli? Ja w ogóle, ja spierniczam stąd, nie? Ja już, słuchajcie, wcale nie chciałem ich tam, kurka, robić im zadymy. Dla mnie to, co... To, z czym oni do mnie wyszli, ta ich bezwarunkowa akceptacja, miłość, jaką do mnie mieli, to mnie po prostu rozłożyło na części pierwsze. Ja byłem, tak nienawidziłem siebie, tak nienawidziłem ludzi, tak nienawidziłem Boga, że ja nie byłem w stanie przyjąć takiego gestu. Ja jedyne, co mogłem zrobić, to tam stamtąd po prostu spierniczać. Więc zabrałem swoje szmaty, mówię, uciekam stamtąd, nie? Nie chcę w tej jakiejś kurka szopce uczestniczyć. Stoję sobie na przystanku autobusowym. Nie pamiętam, ile było minus naście. A że ja paliłem jeden za drugim, to nawet ta moja heroinka nie pomogła i tam już breakdance'a tańczyłem na tym przystanku autobusowym. W końcu facet coś tam grzebie w tym autobusie i grzebie, i grzebie. Ja tam podchodzę do tego gościa, mówię, panie, pan jedziesz do tego Poznania, czy pan nie jedziesz do tego Poznania? On mówi, no jadę, ale nie jadę. Ja mówię, co kurka, jadę, nie jadę, nie? No mam jechać, ale drzwi mi zamarzły i nie jadę. A kiedy jest następny? No 4:30.
Aha! Kolejny taki lekki żarcik Pana Boga, nie? Ja mówię, ja pierdzielę, no przecież kurka zamarznę, z buta nie polecę, no bo no, no, nie pójdę z buta. Będę musiał z tymi kurka świrami całą noc spędzić, ale mówię, no jakoś się zepnę, kurka, dam radę, nie? Idę do tego ośrodka, a świry zamknęły ośrodek i poszły na mszę świętą. Rzecz się dzieje w Dolnym Kościele. Konarzewo, Górny Kościół i Dolny Kościół. Tam jest, w głównym ołtarzu jest Jezus taki jak w Rio de Janeiro. Tylko wielkości człowieka. Fajny ten Jezus tam jest taki. Wchodzę, bo zimno było strasznie, więc ja wchodzę tam do tej kaplicy. Nie ma miejsca, nawet w prezbiterium siedziały oszołomy, ale po prawej stronie od wyjścia był konfesjonał, taki otwarty z przodu i nikt tam nie siedział, mówił, ła, dobrze jest, zalogowałem się w tym konfesjonaliku i tam mówię, wiesz, zachce się na szluga wyjść, no to szybko, zaraz przy wejściu. I tam siedzę sobie, ta heroinka, barbituranki, nie, ja tam fazę łapałem i co miałem wypaść z tego konfesjonału, budziłem się, no i widzę. Eucharystia w wykonaniu charyzmatyków, nie? Aria Maria, Szab Maria, Geria Maria. Pan mnie strzyże. Ja, wiecie, jak ja pamiętam kościół? Jak ja przychodziłem do kościoła, to zawsze tak, nie dość, że było zimno, to było smutno. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co tam chodzi. I zastanawiałem się, kiedy to się skończy. A tutaj nagle zobaczyłem zupełnie inną rzeczywistość. W Konarzewie nie ma czegoś takiego jak kazanie. Ksiądz mówi dwa zdania do Ewangelii, a potem jest coś takiego, co się nazywa godzina świadectw. Każdy, kto doświadczył Jezusa w swoim życiu, ma wyjść i o tym mówić. W myśl tego, co mówi tam święty Paweł, nie? Że wiara rodzi się ze słuchania. No i tam ludzie wychodzili, tam różne rzeczy opowiadali. Ja takich słuchałem, mówię, ja pierdzielę. Oni opowiadają o tym Jezusie, jakby chodzili z gościem, kurka, 20 lat do szkoły. Najlepszy friend. Ale świadectwo jednej dziewczyny rozłożyło, znaczy dziewczyny, kobiety 20-paroletniej, rozłożyło mnie na części pierwsze. Dziewczyna zaczęła opowiadać o tym, jak jej ojczym, czyli mamusia, tam jakieś drugie małżeństwo, alkoholik i molestował ją tam seksualnie. I dziewczyna o tym opowiada, ryczy tam przy tym świadectwie i mówi, jak nienawidziła faceta, jak codziennie modliła się o to, żeby Bóg faceta zabił, nie? I ona gdzieś tam na spotkaniu odnowy w Duchu Świętym, na studiach, oddaje swoje życie Jezusowi. To ja wam powiem, o co chodzi z tym. Byłeś mały, to cię rodzice zanieśli, nie? Do kościółka. I przez chrzest jesteś włączony w mistyczne ciało Chrystusa. Ale święty Paweł w liście do Rzymian mówi, że to do zbawienia nie wystarczy. Znacie ten tekst o słowie wiary, tak? Na ustach twoich, w sercu twoim. Jeżeli w sercu swoim uwierzysz, a ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. I to jest taki moment w życiu każdego człowieka. Czy jesteś wierzący, czy jesteś niewierzący, przyjdzie taki moment, kiedy ktoś ci będzie głosił Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I to jest taki moment, w którym ty możesz dobrowolnie zdecydować się na to, czy ty chcesz, ażeby ten Jezus był twoim Panem i twoim Zbawicielem. No i wtedy dopiero się zacznie, pod górkę. Ale to jest fajne. I ona mówi, że kiedy ona oddała życie Jezusowi, po paru tam jakichś miesiącach zorientowała się, że nie modli się o śmierć dla tego jej oprawcy. I że ona w ogóle zaczęła się modlić o błogosławieństwo dla tego człowieka. A w ogóle po 2 latach to ona mu przebaczyła i powiedziała mu, że go kocha. No i facet 2 dni później dostał zawału serca. Ale to już jest inna rzecz, nie? Ja słucham tego świadectwa i słuchajcie, no ja nie jestem w stanie, ja mówię, kurka, w dekielku moim, no ja tam nie uważam się za jakiegoś mądrego faceta, ale głupi to też chyba nie jestem. I kurde, no mówię, ja pierdzielę. Ona, ja już myślałem, jak ja bym tego gościa kroił, jak ja bym go tam, kurka, solił, jak ja bym tam ołowiem go traktował, nie? A ona mówi, że ona doświadczyła Jezusa w swoim życiu i ona kocha tego swojego oprawcę. Co ci ludzie opowiadają, nie? To było dla mnie nie do przeskoczenia wtedy.
zrodziło... Ja nie byłem spokojnym człowiekiem i do dzisiaj nie uważam się za spokojnego ducha, ale to totalnie rozwaliło mu jakiś światopogląd religijny. Ja mówię, ja muszę zostać i przekonać się, że ci ludzie to, co mówią, to, co są podstawione jakieś oszołom, to szwindel, kłamstwo, ściema. Żeby sobie udowodnić, że to jest nieprawda. I postanowiłem zostać. I miałem straszne uczucia takie, że z jednej strony bym ich tulił, a z drugiej strony bym ich, kurka, napierdzielał. O, to było straszne, nie? Jakaś spowiedź. Marzena mówi, że ona chce do spowiedzi. Ja chciałem na fajkę, ja w ogóle żadna jaka spowiedź, nie? Tam mnie męczy. Ja mówię, ja w ogóle wychodzę, słuchaj, jak chcesz, to ja się zapytam tych oszołomów, czy cię wpuszczą bez kolejki, jak oni cię wpuszczą bez kolejki, to... A ja nie będę, ja idę jarać, nie? No i tam wychodzimy. Ja mówię, słuchajcie, wy tu wszyscy do tej kolejki, tam wariata oczywiście grałem, a koleś, który stał pierwszy do spowiedzi, mówi, Kogut, wpuścimy ciebie bez kolejki. No i po raz kolejny zatkało kakao, bo ja wcale nie chciałem tam, kurka, wiecie, jakieś spowiedzi odprawiać. Patrzę, na schodach spowiadał ten ksiądz Szymon Stółkowski, który mnie tam wtedy wytulił, nie? I tak siedzi tam na tych schodach, nie? No i mnie sprowokował, nie? Jak sobie pomyślałem, pójdę, no i żygnę na gościa tą moją całą ideologią, którą w sobie nosiłem, a że nosiłem w sobie główienka mnóstwo, no to wyleję na faceta, nie? No i siadłem tam koło niego i jadę, nie? A wy księża to to, a kościół to tamto, a schizmy w kościele, a odłamy i tam żygałem, nie? A ten siedzi i się na mnie patrzy i się na mnie cieszy, nie? A ten się na mnie cieszy, a ja co drugi, a że ja byłem takim człowiekiem, że ja co drugie słowo to kuj hu, a ten się siedzi i się cieszy do mnie, nie? A mnie to jeszcze bardziej, słuchajcie, napędzało, nie? No, tam i jechałem, nie? Ja po pół godziny wypsztukałem się z argumentów, a ten siedzi i się cieszy, nie? I do mnie w pewnym momencie zapytał, jak mam na imię, objął mnie ramieniem, popatrzył mi w oczy i mówi, Andrzej, czy ty masz świadomość, że ty złamałeś wszystkie Boże przykazania? Wiecie, no może człowiek świadomość by miał, gdyby przykazania znał, nie? Ale ja nie za bardzo kumałem bazę, więc ja naprawdę jestem wdzięczny Bogu i modlę się za kapłanów, których Bóg postawił na mojej drodze. Nagle się okazało, że ten facet gada ludzkim głosem, że to jest fantastyczny człowiek, że da się z nim pogadać, że on przez tą całą moją otoczkę agresji, nienawiści, tych wulgaryzmów, on potrafił dostrzec we mnie człowieka. Rozumiecie? I dla mnie to był szok, bo to był zupełnie inny obraz Kościoła, który ja znałem. I przeprowadził mnie ten facet przez dekalog. Ta nasza rozmowa trwała tyle, że wszyscy zdążyli się wyspowiadać i wyjść stamtąd. A myśmy siedzieli jak dwa ćwoki na tych schodach i gościu do mnie po paru godzinach mówi tak, Andrzej, czy ty żałujesz takiego życia? A ja tam do niego tak spontanicznie, no pewnie, kto by nie żałował, całe moje życie, nie? Przecież ja umrę, nie? A on mówi, jeżeli ty żałujesz, to ja ci udzielę rozgrzeszenia. I to kolejny szok, nie? Ja tu wykląłem Jezusa, ja tu naplułem na Kościół, ja obraziłem go tam chyba z 20 razy podczas tej naszej rozmowy, a on mówi, Jezus cię kocha! Jezus ci wszystko wybaczył! Rozumiecie? Dla mnie to był jakiś, kurka, odjazd, nie? Nie jestem w stanie tego, wiecie, ubrać w słowa, bo dla mnie to było... Ja jedyną rzeczą, którą mogłem zrobić, to jakoś to przyjąć, nie? Oto spróbować się na to otworzyć. Ja mówię, ja ci udzielę rozgrzeszenia, jak ty żałujesz. Zabił mnie facet, nie? Ja tu na Panu Jezusie powiesiłem wszystkie penisy świata, on mówi, Jezus cię kocha, nie? Dla mnie to był po prostu szok. Jak można tak kochać? I udziela mi facet rozgrzeszenia, a ja doświadczam czegoś takiego, jakby ktoś, słuchajcie, rozłupał młotem pneumatycznym skorupę, którą nakładałem 11 lat życia w grzechu. Ja przeżyłem taki szok podczas tego rozgrzeszenia, że kiedy wylazłem z tego kościoła, a w międzyczasie spadł śnieg, złapał mróz i zrobił się taki Disneyland, wiecie, biało dookoła, śnieżny puch, nie? Ja wylazłem z tego kościoła, tak chłopie, zima. Jak down się zachowywałem. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, tak? Kościół nas naucza, że jest to sakrament uzdrowienia.
Ja wtedy doświadczyłem już wtedy tego, że Bóg w przebaczeniu grzechów przychodzi w uzdrowieniu człowieka. Wrócił mi wzruszenie. Ja, dlaczego wam o tym opowiadam? Bo ja już byłem człowiekiem jak zaprogramowany. Ja rano wstawałem, ja zastanawiałem się, mam na działkę, nie mam na działkę. Jak załatwić na działkę i skąd załatwić działkę? Ja byłem jak zaprogramowany. Tam dla mnie, wiecie, słoneczko świeci. Ja miałem w dupie słoneczko świeci. Ptaszek śpiewa. Ja miałem, działkę musiałem załatwić. Ja musiałem iść, nie? Załatwić. Tam słoneczko świeci. Ludzie, rozumiecie? A zima, nienawidziłem zimy. Bardzo często kojarzyła mi się z objawami głodu narkotykowego, dreszczami, żyganiem po klatkach schodowych. Ledwo dochodziłem na drugie piętro, jeszcze się tam, siądę i popłaczę, no bo co mi zostało, nie? Już nawet płakać wtedy nie umiałem, nie? A tutaj Bóg przychodzi w sakramencie pojednania i daje człowiekowi to, co narkotyki we mnie zabiły. Tak, po prostu. Konferencja oddania życia Jezusowi. Czyli był taki nabożeństwo oddania życia Jezusowi. Tam konferencje, chłopaki mówiły fajne, jak to jest z tym oddaniem życia Jezusowi, Biblia na ołtarzu, no i tam ludzie podchodzili potem do tego, taki gest, nie, podchodzili do tej Biblii, kładli rękę na tą Biblię, no i oczywiście jak to kobiety, emocje, wiecie, hormony, nie, Panie Jezu, Cię przyjmuję za mojego Zbawiciela. Faceci to oczywiście twardzi, jak kupa na mrozie, więc tam ich nie ruszy, nic nie dam. Przychodzi tam. Niektórym ciężko przychodziło. A ja, 26-letni bandyta ćpun, siedziałem zwinięty w embrionek w ławce i nie miałem odwagi wyleźć. Tak mnie demon trzymał. Nie miałem odwagi wyjść. Ja się normalnie bałem, rozumiecie? Ja nigdy się tak w życiu nie bałem. I pamiętam, jak w duchu, siedząc tam w tej ławce, w duchu zawołałem do Pana, mówię, Boże, jak Ty naprawdę jesteś, to proszę Cię, daj mi wiarę, bo nie wierzę w nic. I tyle. Oni sobie tam wyszli, ja sobie wylazłem na papieroska, ale rzeczywistość taka. To był pierwszy dzień, kiedy ja nie brałem narkotyków. Więc zaczęły się objawy głodu. Już czepawka, już dreszcze, już zimno, już brak apetytu, już nakrętka była, już tutaj bieguneczka się pojawiła, już mnie rwało. Już wiedziałem, że jak nie przyćpam za parę godzin, to skończę w szpitalu. Musiałem przyćpać. Więc włącza się ćpunowi tylko jedno. Jadę do Poznania po towar, ale wymyśliłem sobie takie coś. Trochę kasy mam, trochę od marzeny wyrwę. Tam ksiądz coś mówił o jakimś Caritasie, więc pomyślałem sobie, że pójdę do tego organizatora i tam mu pościemniam, że ja potrzebuję na bilet, on mi da. No ja se kupię tam za to ćpanie w Poznaniu na mecie. Wsiadam do pociągu do Legnicy i dalej będę tam te swoje, kurka, interesy lewe kręcił. No i podchodzę tam do tego księdza Przemka i mówię, ty ksiądz, muszę spadać, bo się źle czuję, w ogóle nie, no ale na bilet nie mam, a mówiłeś, że tam byście dali na bilet, a no i tam oni rzeczywiście dali. No dobra, nie ma sprawy, damy Ci na bilet, ale my mamy taki zwyczaj, że każda osoba, która wyjeżdża z rekolekcji, to my się nad tą osobą wstawienniczo o umocnienie modlimy. Ale kasę dacie. Co pomyślałem, no debile, no gdzie się modlą, no ja pierdzielę, no co my tam, nie? Rzecz się dzieje w jadalni. Klęczę w jadalni, kto mógł, to na mnie rękę położył, kto nie mógł, to tam z daleka. No i oczywiście wiecie, jak ci charyzmatycy, spotkaliście się kiedyś z modlitwą w językach? Tak? Dla mnie to, wiecie, w ogóle ja miałem wrażenie, że jestem wariatkowie, nie? Jak oni tam się w tych językach zaczynali modlić, nie? Te proroctwa, te spoczęcia w duchu. Ja pierdzielę, co to się działo, ten szok, co na kiju, nie? No i te wariaty tam, no, położyły na mnie łapy i tam ta przyżywka ta, taka, nie, no, jestem taki sam dzisiaj, wariat i porąbany, ale to, kurka, fantastycznie, tak popatrzę z dystansu, nie, i oni tam się modlą w tych językach, nie, o, ten ksiądz mnie tak przytulił do siebie, Przemek, nie, i tam łara, łara, i tam jadą, nie. Ja tak czuję w pewnym momencie, jakby mnie ktoś podłączył do prądu, mówię, kurde, jakieś emocje mną telepią, czy co? Ale w pewnym momencie pomyślałem sobie, że to kuźwa nie emocje, bo emocje tak człowiekiem kuźwa nie te, nie czepią, że jak niepoziomowana pralka człowiek chodzi, nie?
miałem wrażenie, jakby mi ktoś klapkę otworzył i taka fala gorąca, która od głowy do stóp, od stóp do głowy, sza, fa, sza. Spociłem się tak, że wyglądałem, jakbym się zesikał, słuchajcie. A to zima była, więc jakiś tam trykot, jakiś koszula, sweter, nie? Ja mogłem to wykręcać, nie? Ale wstałem po, ja wiem, 5 minut to trwało, czy 6 minut, nie? Ja wstałem po tej 6-minutowej modlitwie, zacząłem biegać po tym, po tej jadalni i mówię, ja pierdzielę, replay proszę, co to było? Holy shit! W ogóle, ja, ciasto drożdżowe z posypką, śliwki, w ogóle, wow, nie? I zacząłem tam, cały ten talerz tego ciasta wrąbałem, jak wrąbałem pół następnego, zorientowałem się, mówię, kuźwa, coś tu nie gra. Znaczy, dlaczego nie gra? Bo na głodzie narkotykowym, heroinowym nie jesteś w stanie nic zjeść. Weźmiesz gryza, trzy wyżygasz. Weźmiesz łyka, trzy wyżygasz. Nie da rady, rozumiecie? Jest taki nieżyw jelitowo-żołądkowy, że nie jesteś w stanie przyjmować pokarmów i płynów. W takim stanie, jakim ja byłem. Ja musiałem być dożylnie żywiony. I nagle po tym talerzu ciasta zorientowałem się, mówię, kurde, coś tu nie gra. Nie dość, że wrąbałem cały talerz ciasta, nie chce mi się żygać, w ogóle przestała mnie boleć wątroba, w ogóle nie bolą mnie mięśnie, nie bolą mnie kości, tu mi w ogóle nie leci, tu mi się nie chce. I ja sobie wymyśliłem do tego taką teorię. To na pewno jakieś bioenergoterapie, te takie... Oj, ci ludzie tą energię mi taką pozytywną przekazali, wow! Oni o tym Jezusie, Jezus uzdrawia! Nie? Psychoza tłumu, nie? Niebiańska energia! Ja to sobie próbowałem tłumaczyć na takie sposoby, na jakie potrafiłem sobie to wytłumaczyć. Bo ja wtedy nie wiedziałem o czymś takim, że Bóg ma moc uzdrawiania człowieka. Ale tak, pomyślałem sobie tak. Tu mnie nie ciśnie, tu mi nie leci, ja nie muszę nigdzie jechać, ja mogę zostać, fajnie, więc tutaj ja w ogóle nie, kasa była, ale nie pojechałem. Wracamy z rekolekcji i ten ksiądz Przemo tak zaczął ze mną coś tam gadać, gdzie jadę, ja mówię, że w zasadzie ja nie wiem, gdzie ja mam jechać, a on mówi, jak nie wiesz, gdzie masz jechać, to możesz się u mnie zatrzymać, tyle, ile potrzebujesz. Tak na gościa popatrzyłem. Wiecie, co sobie od razu pomyślałem? Nie będę mówił tego na głos. Ale pomyślałem sobie tak. Jak spróbuję, to dostanie w bęcki, jeszcze go okradnę i wyjadę, nie? No tyle, nie? Ale dał mi pokoik, pytam gościa tak. Masz tu jakiś magnetofonik? Mam. Miał takiegoś kaseciaka. A masz jakieś nutki fajne? Mówi, nutki fajne? Kanony z TZ mam. Dawaj te kanony, to nie wiem w ogóle co to są te kanony, dawaj te kanony, nie? Ale ja punkowiec, tak? GBH, Exploited, Discharge, Sex Pistols, a ten mi tu kanony z TZ, nie? Ła, ja, ła, adoramus te nomine. Ja siedzę całą noc, słuchajcie, słucham tych kanonów w języku polskim. Gluty potą. Ja w ogóle, słuchajcie, ja byłem przekonany, że ja zwariowałem. Że ci ludzie mi coś, kurka, zrobili w głowę. Nie wiem, oni mnie tam pach, pach, pach i coś mi tam pyk. Ja już teraz jestem wariat. Albo nie wiem, te narkotyki, skutki uboczne. Ja głodu narkotykowego nie odczuwam. Jakieś pierdolindo słucham na fleciku i ryczę całą noc, nie? W ogóle... Co? Ja jestem wariat teraz. Godzina 5:30, facet wchodzi do mnie do pokoju, mówi, wstałeś? Ja... Nie spałem. Idziesz do kościoła, nam się? Idę. No i polazłem z nim do kościoła. Oczywiście stałem tam gdzieś z tyłu, to jest 6 rano, Winogrady, Poznań, że się dzieje w Poznaniu. I... parę osób tam było na tej mszy. Na koniec rozdał komunię świętą i stoi tam w tym prezbiterium i czeka. I patrzy się na mnie. Ja dopiero załapałem, że ja mogę, że jestem po spowiedzi, ja mogę iść przyjąć ciastko Chrystusa, nie?
Kurde, to ciastko Chrystusa to mam z Tiltu. Kiedyś Kazi śpiewał o ciastku Chrystusa, więc tam kurka sobie to zapożyczyłem. I mówię, kurde, mogę... I kolejna rzecz, przyjmuję ciało Jezusa Chrystusa w Eucharystii i znowu zaczynam ryczeć. Jak bóbr, nie? I w ogóle spierdzielałem z tego kościoła. I myślałem, że te sześć osób na krzyż, które tam siedziały, że one się wszystkie na mnie gapią, nie? Ja nie wiedziałem, gdzie ja mam się schować, nie? Jak to zrobić, nie? Gluty znowu. Ja bym... A to wiecie, to był taki płacz, taki z głębokości, nie? Ja nie byłem w stanie tego opanować, nie? Ja spieprzyłem z tego kościoła, uciekłem gdzieś tam, wstałem, mówię, kuźwa, co się ze mną dzieje, nie? Co się ze mną dzieje, nie? Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Po tygodniu czasu w końcu się zabrałem, mówię, kurde, jadę do domu. Pojadę do moich rodziców. Jakoś nie chciałem do tej Legnicy wracać, w ogóle jakoś z tym ćpaniem mi się nie chciało. Mówię, kurde, wracam do tych moich rodziców, nie? Stanąłem w progu, matka mi otworzyła, mówię, mamo, z rekolekcji wracam. Jezus Maria, z jakich rekolekcji? Mówię, z charyzmatycznych takich. Boże, z jakich charyzmatycznych, nie? I mówię, taka, wiesz, mała, ten, odnowa w Duchu Świętym Kościół Katolicki, wiesz, no. A jak już Kościół Katolicki, to ją tam tu trochę uspokoiło, nie? Bo ja ostatnio moje pierwsze kroki w Kościele. Naprawdę musiałem uczyć się wszystkiego. I dziękuję Panu Bogu za to, że dawał mi na tyle jakiejś odwagi, bo ja byłem, słuchajcie, tak popierdzielony, że ja na przykład tak, szedłem na spotkanie modlitewne, po spotkaniu, oczywiście wszędzie biegałem z Biblią, zawsze pytałem o słowo Pana, Biblię traktowałem jak czarodziejską kulę, nie? I tak, spotkanie modlitewne, no pomyślałem sobie, a to teraz do knajpy na browarka, nie? Szedłem, kupowałem sobie browarka, otwierałem to Pismo Święte i mówię, i tak, Panie Jezu, co chcesz, ażebym tym fajnym dupom tam przy tym stoliku powiedział, nie? Ja byłem taki popierdzielony, rozumiecie? Więc ja z tym piwem do tych lasek mówię, słuchajcie, chciałem wam to takie słowo przeczytać, nie? Ja w ogóle nie wiedziałem, co to znaczy chodzić w Duchu Świętym. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to znaczy chodzić w Panu, być chrześcijaninem. Zachowywałem się jakiś porobaniec, nie? Dopiero potem moja liderka wspólnoty mnie prostowała, mówi, Andrzej, ale tak trochę to ty tak jesteś antyświadectwem, wiesz? Że to tak nie bardzo z tym piwem, tu to Pismo Święte, wiesz? Ja mówię, jak tak mówisz, wiesz, to może ja cię posłucham. I tak okazało się, że ja wcale nie muszę na to piwo chodzić, że ja wcale nie muszę do tych knajp chodzić, że jakoś w ogóle, kurka, nie muszę, nie? Pierwsze proroctwo, bo ja już tak będę powoli lądował, gdzieś za półtorej godziny, więc będę kończył. Pierwsze proroctwo, jak pojechałem z moją wspólnotą na rekolekcję i miałem bardzo ciężki czas, bo to jakieś maki wszędzie rosły i mnie to kulka tak nakręciło, że chodziłem, nie że mi się chciało ćpać, ale chodziłem taki rozbity, że w ogóle, o najważniejszej rzeczy nie powiedziałem, przed tymi rekolekcjami, które się wydarzyła. Dostałem książkę ojca Tardifa. Znacie takiego gościa? Emiliano Tardif, fantastyczny człowiek, miałem okazję go być na spotkaniu w Polsce, jak był, jeszcze jak żył. Fantastyczny charyzmatyk, taki Boży mąż. I Pan Bóg z wielką mocą działał przez tego człowieka. Na własne oczy widziałem, jak kobieta 3 metry ode mnie siedząca na wózku inwalidzkim wstała i pobiegła. 30 lat sparaliżowana, przerwany rdzeń kręgowy po wypadku samochodowym i nagle laska chodzi, nie? I pobiegła powiedzieć świadectwo, że ona w ogóle ma rdzeń przerwany i ona chodzi, nie? No i no oczywiście chwała Panu, aleluja, łapki do góry i jedziemy z tym koksem, nie? Fantastyczny człowiek, ale czytam tą książkę jego Jezus żyje. Dostałem od takiego księdza kapucyna, jak poszedłem się wyspowiadać, bo nagrzeszyłem i czytam tą książkę. I tam jest taki moment, kiedy on świadectwa ludzi uzdrowionych przez jego posługę. I taki facet miał nowotwora i tam Tardif się modlił i on w pewnym momencie poznanie tam jakieś i on mówi, w pewnym momencie poczułem takie dreszcze przechodzące przez moje ciało. I w miejscach, gdzie miałem stany nowotworowe, bo on miał tam jelita, żołądka, wątroby, czyli taką całą jamę brzuszną miał zainfekowaną jakimś złośliwym nowotworem i facet miał po prostu umrzeć, nie? I w tych miejscach nowotworowych gorąco przenikające takie, nie? I ja to czytam, gorąco przenikające, a dreszcze takie, o kurde, ja to miałem,
i ćpać mi się nie chce, i fajek mi się nie chce jarać. I mówię, ja... I, no i zaś to samo, nie? Ja, słuchajcie, dopiero to dotarło do mnie, co się wydarzyło 3 lutego 93 roku o godzinie 19. Że Pan Bóg w cudowny sposób, dzięki wierze tych ludzi, dzięki ich modlitwie, wyrwał mnie z 11-letniej ciemności. Wyrwał mnie z piekła. Że zostałem w cudowny sposób uzdrowiony. Niewiele na kartach Ewangelii jest takich fragmentów, kiedy Jezus mówi o wierze innych ludzi. Ale taki jeden fragment, muszę go przytoczyć tutaj, jak Jezus siedzi u świętego Piotra na chacie i tam tłumy się gromadzą koło tej chaty, nikt nie może się przycisnąć. No i w pewnym momencie ci 4 kolesi, co niosą tego paralityka. Kojarzycie to? Kojarzycie. No ale tam nie było miejsca i oni wpadli na pomysł, że oni tą trzcinę z dachu ściągną i tam spuścili tego paralityka przed Jezusa. I tam jest taki bardzo fajny moment, który mówi o tym, jak ważny jest Kościół. Jak ważna jest modlitwa twoich braci i twoich sióstr. Jak ważna jest twoja modlitwa za twoją matkę, za twojego księdza, za twojego męża przyszłego, czy za twojego narzeczonego. Jezus, widząc wiarę tych ludzi, powiedział do paralityka. Ja już skończę, bo on tam mówił o odpuszczaniu grzechów, nie? A żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma wiarę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka, weź swoje łoże, idź i nie grzesz więcej. No i facet wziął łoże pod pachę i pocisnął na chatę, nie? I tam, aleluja, wszyscy wielbili Boga. Ja bardzo cenię modlitwę ludzi. I wiem, jaką ona ma wielką moc. Modlitwa tych ludzi uratowała mi życie. No, udało mi się napisać książkę po 20 latach trzeźwości. Znak w lutym wyda tą książkę. Tam w tej książce jest taki fragment, ja też piszę o tym, powiem wam o tym, tak uchylę wam rąbka tajemnicy. Kiedy ćpałem na chacie, moja babcia, która przechodziła przez mój pokój, starowinka, zawsze mówiła, synek, co ty se tam te żyły tak kujesz? Po czym jak wychodziłem, ona siedziała na kanapie w pokoju stołowym i ciupała różańce za mnie. Ta kobieta wymodliła moje uzdrowienie. Tymi ciupiącymi różańcami. To, czego ja nigdy w kościele nie lubiłem. Jak wchodziłem do kościoła i widziałem te babki ciupiące różańce, to we mnie agresor, nie? Te babki ciupiące różaniec trzymają kościół. Modlitwa tych ludzi. Dzisiaj to jestem taki mądry, tak? Ale dlatego jestem taki mądry, że doświadczyłem tego, jak wielką moc ma modlitwa. Wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Dlatego módlcie się. Ale nie mam was nauczać, mam powiedzieć świadectwo, więc nie będę was nauczał. Pierwsze proroctwo. Taki rozbity, klęczę i padają słowa proroctwa. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotowałem dla ciebie, który mnie kochasz. Miałem kradzione majtki na dupie, bo ukradłem mojego kumpla, który zostawił u mnie na mecie ciuchy. Okradłem go po prostu. Miałem kradzione majtki na dupie, miałem szkołę podstawową skończoną, byłem poszukiwany z nakazem doprowadzenia na rozprawę sądową, miałem wyrok w zawieszeniu i 2 postępowania karne, a Bóg mi mówi, że przygotował dla mnie takie rzeczy, że się w pale nie mieści. Stoję dzisiaj tutaj po 20 latach, ale gdybym 10 lat później mówił to świadectwo, to też bym o tym powiedział. 10 lat później skończyłem studia, mam dom, mam wspaniałą rodzinę, mam cudowną kobietę. Gdyby nie ona, to bym, nie wiem, chyba bym umarł
z Kretesem, chociaż jesteśmy totalnym przeciwieństwem, ponoć się przyciągają, ale naprawdę muszę tu jej oddać cześć i chwałę, bo jest fantastyczną kobietą i ciągnie mnie od jakiegoś czasu za Panem Jezusem. Jest dla mnie wielkim świadectwem. Dzieci, to czego Pan Bóg mi daje, czego doświadczam, ja dostałem dom za 2000 zł. Pierwszy samochód dostałem. Na prawo jazdy pół roku wcześniej dostałem. Słowo Boże naucza Ciebie i mnie. Jezus powiedział, że jeżeli zatroszczysz się o Królestwo Boże, to wszystko inne będzie Ci dodane, bo Bóg wie, czego Ci potrzeba. A my czego dzisiaj szukamy? Ja często nie szukam woli Bożej w swoim życiu. Siebie szukam. Pieniędzy szukam. Na prąd. Na telefon. Pracy szukam. Ale nie szukam woli Bożej. Łapię się na tym każdego dnia. Chwały swojej szukam. Pychy swojej chcę ją napędzać. Ale nie szukam woli Bożej. Dlatego to, co powiedziałem na początku, ja jestem może największym grzesznikiem tutaj w tym zgromadzeniu. Ale wiem jedno, po 20 latach prawie chodzenia i życia z łaski, bo ja żyję z łaski, ja mam wolny zawód, robię takie programy, napisałem parę programów profilaktyki uzależnień, jeżdżę z tym po Polsce, po szkołach. Od 17 lat. Ale to było zaufanie. Pan mi mówi, wyjdź z domu Józefa, pracowałem u Józefa. No to wylazłem z domu Józefa, powiedziałem mu, co jest nie tak i zawierzyłem Panu Bogu. W pierwszy tydzień, kiedy przestałem pracować u Józefa, zarobiłem więcej o 50 zł niż przez cały miesiąc Józefa. Czasami rzeczywiście jest taka sytuacja. Byłem w takiej sytuacji parę dni temu, jak miałem tutaj przyjechać. W czwartek moja żona, w piątek mieliśmy wyjeżdżać, w konsekwencji wyjechaliśmy w sobotę i moja żona mówi, sprawdź konta. Ja mówię, nie ma na kontach pieniędzy, nie ma pieniędzy, ale Pan Bóg tak działa w moim życiu, nie? W piątek popatrzyłem na konto, po południu są pieniądze. PFRON, bo jestem osoba niepełnosprytna i Państwowy Fundusz Osób Tych Niepełnosprytnych mi jakieś tam ZUSy mi trochę zwraca, więc 370 zł na podróż miałem. Nie? Tak Pan Bóg działa w moim życiu. Żyjemy z łaski od 20 lat. I wiecie co? Niczego mi w życiu nie brakuje. Ale to nie o to, żeby teraz Wam powiedzieć, wiecie, mam samochód, mam chatę, mam laskę, furę, skórę i komórę. Nie, bo to wiecie, to są takie tam... Najważniejsze jest to, że Bóg ocalił moje życie. Że wiem, co to znaczy żyć w obecności Pana. Doświadczać Jego miłosierdzia. Doświadczać łaski Jego zbawienia. Każdego dnia. Wiem, co to znaczy, kiedy Pan Bóg mówi i wypełnia swoje słowo. Chociaż po ludzku człowiekowi by się wydawało, kurka, durny jesteś. No nie, takie rzeczy się nie wydarzają, nie? Jak mówię o tym ludziom, że dostałem dom za 2000 zł, to oni mówią, to jest nienormalne. Nawet prokuratura to stwierdziła, że to sprawdzi, nie? No i sprawdzili, się zdziwili. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Jak ćpałem, zaraziłem się wirusem wątrobowym grupy C. Tłumaczyć, co to jest? Fajny taki wirus. Zabił mojego kolegę 2 lata temu, umarł. Prowadzi do marskości wątroby. Genotyp mojego wirusa był taki, że pani doktor nauk medycznych, doktor Janczeska, nie za jakiś tam, wiecie, wypierdziany lekarzyk, tylko kobieta, doktor nauk medycznych, specjalista chorób zakaźnych, mówi tak. Panie Andrzeju, Pan ma genotyp, nie będę Panu owijać w bawełnę, genotyp Pana wirusa jest taki, że Pan ma 2% szans na zaleczenie wirusa. No to co? No to jak będzie Pan trzymał ostrą dietę, zdrowy tryb życia, z drutu drutu, no to 8 lat. To ja sobie obliczyłem, że moja córka wtedy będzie miała 16. I siedziałem tam w tej poczekalni i klołem. Mówię, Boże, dlaczego Ty mi zrobiłeś? No nie będę mówił w co. To Ty mi dajesz doświadczyć tego, jak jest cudownie być mężem, ojcem, a tu mi baba mówi, że ja umrę, nie?
Już nie będę opowiadał całej historii, jak to się stało, że ze 120 któregoś miejsca po miesiącu czasu, gdzie miałem 2 lata oczekiwania na interferon i rybawirynę, przychodzę kiedyś do mojego lekarza, bo ja co miesiąc musiałem badania kontrolne robić, bo ja miałem taki stan wątroby, że miałem stan zapalny 3/4, a zwłóknienia 2/4. Czyli tak, w każdej chwili marskość wątroby. W połowie wątroba martwa. I gościu do mnie mówi tak. Za 2 dni zapisałem pana na interferon. Ja mówię, jak? Ale pan mówił, bo to taki inny lekarz mnie do tego interferonu prowadził, a mówię, ale panie doktorze, pan mówił, że to będzie dopiero za 2 lata. Ale umarł mój pacjent drugi na liście. Ja nie wiem, dlaczego ja pana zapisałem. On mnie zapisał. No i za 2 dni siedziałem w szpitalu, przyjmowałem interferon. Przez 10 miesięcy brałem interferon, końcówki nerwowe spalone, nie mogłem chodzić, włosy mi zaczęły wypadać. To były straszne rzeczy, nie będę opowiadał, bo to słuchajcie, układ odpornościowy miałem tak zniszczony, że miałem ciał odpornościowych CD4 CD4 110. Czyli gdyby mnie ktoś zaraził katarem, to ja bym umarł. Tak byłem wykończony przez interferon i rybawirynę. No i oczywiście terapia, jak to się mówi, operacja się udała, pacjent zmarł. Czyli terapia się powiodła, ale wirus jest. Ja już byłem tak zdesperowany po 2 latach, że ja już sobie psychicznie nie dawałem rady. Ten interferon mnie wykończył psychicznie i fizycznie, bo tam psychiczne rzeczywiście też odjazdy miałem już, bo tam depresje, niedepresje, tam różne takie akcje się robią. I ja mówię tak, no ale jeszcze jest coś takiego, o czym mówi święty Jakub w swoim liście, tak? Choruje ktoś między wami, niech wezwie kapłanów kościoła. Niech ci się modlą nad nim, tam jeszcze jest o wyznawanie grzechów, modlitwie, tak? A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego uzdrowieniem. To kurka, albo Jezus jest do dyskusji, albo Jezus jest do życia. No ja wolę to drugie. I doświadczam tego drugiego, że Jezus jest życiem. Dzwonię do mojego przyjaciela, charyzmatyka, księdza Romka, mówię, Romek, wymiękłem, chcę przyjąć sakrament namaszczenia chorych. On mówi, no to nie ma sprawy, przyjeżdżaj, wziąłem parę osób ze wspólnoty, moja żona, no i tam oleje, pach, 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 namaścili, pomodlili się. Pani doktor po 1,5 roku namówiła mnie na takie badania specjalistyczne, czyli genetyczna obecność wirusa we krwi, HCV-RNA. Jadę na te badania, pobrali mi krew, bałem się jechać po wyniki, żeby się dowiedzieć, że jestem trup. Oni mnie w ogóle nie chcieli badać, bo oni uważali, że trupa nie warto badać, bo to 370 zł kosztuje, więc ten Narodowy Fundusz Zagłady się zastanawiał, badać, nie badać, w końcu przebadali trupa. No i pojechałem po te wyniki. Siedzi doktor Janczeska za biurkiem i tak. No, panie Andrzeju, ale ja nie wiem, jak to panu powiedzieć. No, ale no... A ja mówię, no co, umrę? No nie ma pan wirusa. No mówię, ale pani doktor, pani mówiła, że to jest niewyleczalne. No bo jest. Ale pani mówiła, że genotyp taki parszywy. No bo był. No to jak to jest, że był, jest, a nie ma? No nie potrafię panu tego wytłumaczyć. A ja do niej tak. Panie doktor, a czy pani wierzy w Boga? Wierzę. A czy pani wierzy w cuda? Nie. No to widzi pani, to ja pani tego nie potrafię wytłumaczyć. Bo co jej powiem? Poszedłem do księdza, ksiądz wyciągnął olej, namaścił mnie, się pomodlił i nie ma? No przecież ona powie, że jestem nienormalny. No i chwała Bogu. Jezus uzdrowił mnie z niewyleczalnej choroby. Podczas sakramentu namaszczenia chorych. To jest kolejna łaska, ale wiecie, ja dlatego mówię, nie o wszystkim będę tutaj opowiadał o tych cudach, bo o tym to sobie przeczytacie w książce, jakich rzeczy ja doświadczałem w ciągu 20 lat życia z Panem. To jest naprawdę, nigdy w życiu, ani przez 5 sekund nie żałowałem tego, że wtedy tam w tej ławce zawołałem szczerze do Pana o wiarę. Nigdy przez 5 minut nie żałowałem tego, że Bóg jest moim Ojcem. To, czego doświadczałem, to naprawdę mógłbym, to jak tam, nie wiem, Apokalipsa świętego Jana pisze, nie, że, nie, a w tym jest napisane, w Dziejach Apostolskich, nie, że to, czego Jezus po zmartwychwstaniu dokonał, to w, t-
tylu księgach by można było opisać, nie da rady tego opisać, nie? Co Jezus zrobił. Nie jestem w stanie wam opowiedzieć te tak wspaniałych rzeczy, ile Jezus dla mnie dokonał. To musielibyśmy tu przez tydzień siedzieć. Może kiedyś przyjdzie taki czas, zrobimy takie rekolekcje i będziemy sobie opowiadać o cudach, nie? I będziemy ich doświadczać, bo to o to chodzi. I to tyle. Już was więcej męczył nie będę. Chwała Panu.